czasu, 5 lipca 2018 roku. Ja mam imię Piotr, witam w drugiej części edukacyjnego Live Trading Roomu. Krótkie ostrzeżenie ryzyko, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, czyli możliwością limitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy rozgrywać środków utraty, których nie będziemy w stanie uniknąć. Dwa razy próbowaliśmy podchodzić się z krótkiej strony, jeśli chodzi o dolara, raz na funcie z dolarem. Niestety w obu przypadkach kwestie wyjścia w okolicach zera. Trochę kwestia etka tutaj bardziej niż funta. Lekki dosyć z perspektywy tego stop lossa wyrzuconego. Znaczy nie stop lossa, tylko stop profitu, tak? Przesuniętego stop lossa na powyżej poziomu otwarcia. Bo wygląda na to, że ten cel tutaj będą próbowali osiągnąć i to być może, że jeszcze przy ADP. W każdym razie Nowy Jork oficjalnie za około 60 sekund będzie na rynku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przypominam. I te dolne zlecenia na euro dolarze na razie z pierwszej części te usunięte. Szukamy stop lossów prawdopodobnie powyżej tych poziomów. Nie jest wykluczone, że w przypadku silnego odrzucenia poziomu nie będziemy spadać na drugą stronę. Zwłaszcza, że w przypadku euro-dolara, jak i w przypadku funta z dolarem, a chyba nawet bliżej na funcie z dolarem, zbliżamy się do dość istotnych poziomów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekamy na ADP 15 po, to taki wstęp do jutrzejszych payrollsów, na które również serdecznie zapraszam 13.30. 13.30 będziemy mieli start w dniu jutrzejszym na otwartym kanale. Czy wszystkim coś przerywa? Tak jak wspomniałem, ja jestem na występach gościnnych, serdecznie przepraszam, jeśli coś nie będzie działało super tak, jak działać powinno. W każdym razie 13.30 jutro otwarty kanał YouTube przygotowany do payrollsów. I również serdecznie zapraszam. Trochę bardziej na południe. Generalnie to wszystko do góry, łącznie z dolarem, z jenem do góry. DAX wybił ponownie potencjalną podaż zrealizowaną w okolicach 12420. Nasz plan ewentualnie z umocnieniem dolara, próba zwizualizowania sobie kwestii związanych z zaproszeniem, tak, do sprzedaży dolara w tą stronę, czyli że dzisiaj jeszcze dolar w miarę stabilny, może nawet odrobinę mocniejszy, bo na razie nie jest to realizowane. Jak teraz dolar się zacznie umacniać, to może się okazać, że to będzie trwałe umocnienie dolara. Zresztą jako zadanie domowe w tej chwili jest kwestia, sprawdźcie indeks dolarowy, jak wygląda intraday. Dolar jeszcze niekoniecznie musi być pogrzebany. Co my musimy? My musimy to przesunąć do góry. To jest max tutaj, który ma miejsce. A tutaj co by mogło być?
Ups. A biorąc pod uwagę otwarcie w Nowym Jorku, no to jest około 35-cowa luka w stosunku do otwarcia tygodnia. Prawdę powiedziawszy, jeśli naprawdę co nie będzie w Stanach Zjednoczonych, to widzę odrobinę lekki do góry. Znaczy w tym wypadku, Bogusławie, mówisz o umocnieniu SEC-a, tak? Czyli wykresy USD-SEC, EURO-SEC w dół ewentualnie. Git nic nie krzyczy. Przypominam, że obecne poziomy na funcie, w przeciwieństwie do tego, co omawialiśmy rano, no już są znacznie bardziej logiczne z perspektywy chociażby tego ruchu 1 do 1, czy potencjalnej podaży z okolic chyba dziennego, jeśli dobrze kojarzę. Siedem ciekawy, to zrobimy. Lekko propodażowo. Propogazowo. Na funcie po Carneyu dużo są oczekiwania co do podwyżki stóp, tyle tylko, że w samym jego świadczeniu niewiele tam było na ten temat. Edek od wczoraj, w związku z tym, o czym mówiliśmy rano, a mianowicie o tym, że nie wszyscy członkowie Europejskiego Banku Centralnego chcą czekać do wakacji 2019 z pierwszą podwyżką. Przypominam, że jutro, jeśli dobrze kojarzę, nie wiem, jak to będzie wyglądało czasowo. Pamiętajcie, że mają zostać wprowadzone, tak, te taryfy, wiesz, to jest gdzieś w oknie czatu, jutro, tak, 34 miliardy, jest w oknie czatu w każdym razie. A także sami na 65. 65 na funcie.
Także jutro payrollcy payrollsami. Ciekawe, jak rynek będzie reagował. Czy będzie jakaś kontra chińska? Natomiast dzisiaj czekamy w tej chwili na ADP, 15 minut później cotygodniowe wnioski o zasiłek, później za 15, czwarta i czwarta, najpierw PMI dla usług, później ASN manufacturing, ten o czwartej odczyt prawdopodobnie ważniejszy. I tutaj te dwa ostatnie odczyty w dniu dzisiejszym, zwłaszcza z perspektywy dolara z jenem. Już po naszym spotkaniu dane dotyczące zapasów IGA i o 8 przypominam, minutówki, jeśli chodzi o ostatnie posiedzenie Fedu. Coś rynek nie może się z Fedem zgrać odnośnie oczekiwań, jeśli chodzi o podwyżki. A DAX generalnie, jeszcze przepraszam, odpowiadając Bogusławowi, w przypadku euro, dolara, w przypadku funta z dolarem to odpowiedziałem, a w przypadku DAX-a to jest kwestia rozmów Stanów z Unią o całkowitym zniesieniu ceł, żeby było 0%. I zresztą czatu podrzuciłem, Merkel nie jest jakby przeciwna temu, wręcz jakby pracują nad tym tematem. No i to generalnie pozytywnie wpływa na indeks. Trzy minuty dodanych. Przypominam, że podobnie jak z prywatnymi danymi API i EA, a czasami bywa rozjazd między ADP a payrollsami oficjalnymi. Przypominam również, że w przypadku Edka cofnięcie w okolicy otwarcia tygodnia, w dalszym ciągu będziemy się rozglądali za intradayowymi longami ewentualnie.
Bajt mam wystąpienie, ale ja nie znalazłem żadnego komentarza. Okej, 10-15 sekund. Odwrotnie euro-dolar, odwrotnie funt dolarów. Ciekawe. Sto siedemdziesiąt siedem, 190 oczekiwany, 178 poprzedni. Ale rewizja poprzedniego w górę do 189 ze 178. To pozytywnie może być. Dolar z jenem próbuje bronić poziomów związanych z otwarciem tygodnia. Jest między 72 a 33, 33,08. Zobaczymy. W cudzysłowie, potężne zmiany po publikacji danych, całe 4,9 pipsa na euro-dolarze. Odrobinę lepiej na funcie, bo to około 7 pipsów, no ale w ujęciu procentowym pewnie taki sam promil procentowy. Czy bez stopów na tym odkup chcą tak, o, bez stopów? Tylko podaż? Chyba nie.
1,17, 2,3 miliarda, 17, 30, 50, 1,7 miliarda, czyli w sumie 4 miliardy powyżej 1,17 w kierunku 1,17,50. Prawie 3 miliardy na 1,16, 16,20. Dolar z jenem na obecnych poziomach 110,50, 110,60, ponad miliard. No i jak powinno nas dziwić, do 16, ewentualnie gdzieś w tych rejonach możemy pozostać. Na funcie dopiero 33,50 jest powyżej pół miliarda. No, lekki niedosyt na eurodolarze mimo wszystko. Na funcie tutaj jakby znacznie mniej. Szkoda, że bez stopów, ale tutaj szansa na odrzucenie eurodolara.
Zobaczymy, czy pojadą po stopy, czy nie pojadą po stopy. Wszystko, o czym mówimy, wszystko, co testujemy, wy testujecie w ramach kont demonstracyjnych, ewentualnie tak zwany papierowy trading. Jednak po stopy. Za chwilę będziemy mieli joblessy, natomiast nie sądzę, żeby one miały wpływ na rynek. Joblessy odrobinę słabsze.
Wygląda na to, że nie zostaje nam nic, jak uzbroić się w cierpliwość. Kolejny raz. Jeśli zobaczymy. Leciuteńko propodażowo, dopóki nie wezmą tego górnego cienia. To propodażowo trzeba potwierdzić jeszcze zejściem poniżej tych poziomów, to jest istotne. Dlatego póki co bardzo delikatnie propodażowo.
okolice 16,85 i 30 pipsów, 31 pipsów, 16,80, 36 pipsów jako finałowy cel. Natomiast jeśli zjadą tutaj w okolice 17,04, 17,00, to też będzie kwestia obserwacji, być może ucieczka z połówki. O ile zjadą? To słabo wygląda na piątce. Ten powrót, dolny cień i powrót powyżej 17-11. O, tak już wygląda lepiej. Natomiast my się z nimi tutaj przepychać specjalnie nie będziemy. Zrobimy 100 razy po plus 1 pips i też będziemy. I mówimy Wiktorze, i coś edukujemy się z tradingu, przypomnę wszystko, co robicie na kontach demonstracyjnych, ewentualnie tak zwany papierowy trading w ramach sprawdzenia tego, co my działamy. Natomiast my mamy tutaj rachunek, gdzieś tam jakieś podejścia pod ten rynek, próbujemy robić, wygląda ten rynek w dniu dzisiejszym tak, jak wygląda. Przyznaję szczerze, że spodziewałem się znacznie większych fajerwerków, być może niektóre rzeczy przed nami, na przykład po dniach wygasną opcje, zobaczymy. Przypominam, rano mieliśmy dwie pozycje, które plus minus tam euro dolar na plus chyba 1 czy plus 2 i funt na 0. Rynek testuje, Wiktorze, naszą cierpliwość w tej chwili, w związku z czym czasami jak nic nie mówię, to kwestia walki, jeśli chodzi o moją cierpliwość, walki z samym sobą. Tak to wygląda. No i zatrzymali się tutaj, gdzie bałem się, że mogą próbować się, co zaznaczyliśmy od razu. Co prawda jest to wykres minutowy i w większości przypadków nie zawracaliby sobie dokończeniem biznesu na minutowym głowy. Natomiast nie zdecydowali się póki co zatrzymać się. Ja tu widzę jeszcze ewentualnie jedno możliwe podejście, bo tak jak mówię, no, ja tutaj się spodziewałem przy tym podejściu, albo przy tym podejściu, mimo wszystko jakichś stopów. I tutaj bez poszukania tej płynności może być ciężko, zwłaszcza, że przypominam, tutaj do spodu też nie ma jakby wielkiego pola, bo tutaj na razie teoretycznie przewaga tradujących na wzrost wartości, dopóki jesteśmy powyżej 16,50. Natomiast my żeśmy zaatakowali te krótkie w bardzo logicznym miejscu, wynikającym z wyższego horyzontu czasowego z perspektywy wykresu dobowego, potencjalna podaż, kwestia odrzucenia próby zanegowania. Praktycznie przy górnym ograniczeniu, tak? Stąd ja się spodziewałem, że może jeszcze dziubną stopami, jakby te 16,8 byłby teoretycznie odrobinę spokojniejszy. Natomiast tutaj
a ten stop jest zmieniony na plus 1, ja nie wykluczam ataku na jeszcze przynajmniej na stopy, właśnie może przed opcjami, właśnie być może przed opcjami i odrzucenie. Także w miarę bezpiecznie próbujemy się ustawić, o ile można mówić na tym rynku o bezpieczeństwie w jakikolwiek sposób, to tak próbujemy się ustawić. Teraz o tą linię, którą żeśmy sobie wyrysowali tutaj, że mogą, akurat tak jak mówię, no, co do pipsa sobie tą linię. Akurat musiały algo sobie wymyśleć tę linię. Chyba, że znowu ktoś nas ogląda. To znowu dobrze wygląda, tylko znowu trzeba zejść i zamknąć się poniżej podstawy tej świeczki. No i co by mogło spowodować zejście poniżej 17,07 ewentualnie. A i moglibyśmy mówić o kolejnej ukrytej podaży. A trochę mniej, Wiktorze, niż podczas standardowych warsztatów. Tego typu warsztaty wrócą ewentualnie po wakacjach. Takie całodniowe warsztaty. Natomiast jeśli wybijemy i zamkniemy powyżej tego górnego cienia, no to nie będzie można mówić o żadnej ukrytej potencjalnej podaży, tylko będzie trzeba przyjąć na klatę plus 1. O tyle dobrze, że cały czas w grze jest teoretycznie ta ukryta podaż w tej chwili, czyli podstawa tej świeczki, jak popatrzycie. Zejście poniżej tej linii 17,07, no teoretycznie tutaj te poziomy, o których sobie rozmawialiśmy, też nie byłyby wtedy w zasięgu, bo cała reszta tutaj powyżej tej pomarańczowej, to cała reszta, wszystko tutaj, co podbicie, to cofnięcie, wszystko skonsumowane. Ta pomarańczowa tutaj tymi dwoma dolnymi cieniami mowana. No i zostają nam wtedy nasze wspomniane przeze mnie poziomy. Zobaczymy. Ja myślę, że tutaj nawet jakby się dobrze rozpędzili i zeszli poniżej 17, to być może, że nawet spróbują tych losów. Chyba, że najpierw puszkają stop losów do góry.
Zobaczmy, czy mamy coś tam ewentualnie w serwisach. Karny miał jeszcze jakiś, wygląda na to, że wywiad ze stacji telewizyjnych. Nie chcą nam dzisiaj nawet na frytki w maku dać. No co my tak naprawdę walczymy tutaj? Podstawy otwarcia. Trzy minuty, no. Dobrze by było, gdyby zeszli poniżej na godzinowym, też by to wyglądało negatywnie. Z szansami na jakieś pozytywne rozwiązania na początku tej części naszego spotkania. Nie wiem, jakie masz konto w Light Forex. I niestety to tego typu pytanie nie do mnie, to do chłopaków z Light Forex. Bardzo bym prosił wysłać e-mail na przykład na. Nie wiem, chyba nawet jak na edukacja@lightforex.pl. Dwa pipsa na ECN-ie. Znaczy, no bo tu jest też ECN. I tak to wygląda. Dlatego naprawdę proszę, jakbyś mógł się skontaktować bezpośrednio z Light Forex, z chłopakami z Light Forex, to na pewno podpowiedzą. Nie ma dzisiaj z nami niestety Michała z Light Forex, który od czasu do czasu gdzieś tam z wami się łączy bezpośrednio z Light Forex. No, niestety została mi cała minuta i oni to będą chcieli zamknąć po swojemu, tak jest, czyli powyżej wszelkiego rodzaju cieni, w związku z czym ten nasz stop będzie bardzo mocno zagrożony.
Ale to nie zmienia w dalszym ciągu jakby planów, tak? Zobaczymy, bo tak jak mówię, być może, że będą chcieli poszukać płynności powyżej żółtej belki i dopiero odrzucić. Wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast to też się nie zmienia na ten moment, nie zmienia naszego scenariusza do spodu i tego, gdzie będziemy próbowali szukać ewentualnie infrarojowych lądów, bo to dzisiaj wygląda na to, że przynajmniej na ten moment, że dwie strony można próbować rozpatrywać. Eurodolar, no tu jest spread teraz widoczny na koncie ECM. 17,12,8, 17,12,9, 17,13,3, 17,13,4, 17,3. No, jest zmienny, tak? Zamknięcie na pełnej nie jest naszym sprzymierzeńcem z jednego prostego powodu, że teraz każdy z tych dwóch górnych cieni tutaj, czyli zarówno ten, jak i ten, czyli ten z godziny 8 polskiego czasu, czy 9 polskiego czasu, czy ten z następnej godziny, obydwa te dwa cienie mają szansę działać od razu propopytowo na ten moment. No, w związku z czym no, samo zamknięcie, no ale też w miarę bezpiecznie stoimy z naszym stop lossem. Gdzie na 15 minutach to tak nie najgorzej wyglądało. Mogło się wydawać, że może spróbuję głębiej zejść. No ale już 30 minut ten dolny cień, który sobie tu wybudowali, to już nas troszeczkę, odrobinę nas dyskwalifikuje. Dobrze, że mamy tego stopa tu, gdzie mamy. No teraz nam potrzeba czego? No teraz nam trzeba zejścia poniżej 17,07, 17,08. No 17 w dalszym ciągu to prawda, to jest 57 minut, trochę dużo. No 17 ma szansę działać jako ten magnes i przyciągać ze względu na opcje. Odrobinę pomaga nam eurofunt, ale tylko odrobinę. Biorąc pod uwagę, że funt notowany jest dolarem też w okolicach podaży z wyższego horyzontu czasowego, a eurofunt w miarę dobrze wygląda, to przy delikatnie cofającym funcie może odrobinę szybciej ten eurodolar. To jest takie zaklinanie rzeczywistości.
Bez dwóch zdań potrzebujemy zejść poniżej tej belki, poniżej tej linii, na której się przed chwilą podparliśmy. Pierwsze światełko w tunelu. I chyba wspomaga nas trochę też euro, jen. Stopy prawdopodobnie na dziennym jakieś pękły. Biorąc pod uwagę 3 lipca, atak na górne ograniczenie kanału miał miejsce. Jakieś powiedzmy delikatne wsparcie tutaj w postaci eurofunta. Póki co delikatne. Samo 1,17 bardzo bym uważał, bo to od tej strony my będziemy patrzyli 17,02, 17,04, żeby uciec ewentualnie z połówki, dopóki będziemy na rynku. 17 to taki zawsze okrągły psychologiczny poziom i czasami braknie tam jakiejś końcówki związanej z tym piątym miejscem po przecinku, tak? Z tymi fraktalami gdzieś tam braknie. To na okrągło bym uważał. No my będziemy patrzeć na 17. 04, 17, 02, jeśli dojedziemy, dopóki będziemy na rynku, to być może, że z połówki zejdziemy, a reszta jest z okolicy 16, 85, 16, 80. Gdzieś też dla reszty to będzie jakiś tam taki cel. Tak, może gdzieś tam coś powie i jedną wielką linią zjedziemy. Dobra, już nie będę pobudzał wyobraźni. Nawet nie ma drugiego kalendarzu. No ale prawda jest taka, że ponad godzinę męczymy się w zakresie 10-11, tak? No to trochę niestety mówi na temat tego, jak ten rynek dzisiaj wyglądał. Chciałby, nie chciałby, tak to wygląda. No nic nie poradzimy. Zamiast szybko, góra, dół, 20 do góry, 35 na dół. Same algo w tej chwili są. I to widać na rynku. Cisza zapanowała o 14 generalnie. Ósma Nowy Jork. 7:45, niektórzy mówią, czyli 13:45. No. Panowie, do spodu. Właśnie w taki sposób. I jeszcze dwa pipsy. Jakaś masakra. Ale to pokazuje w wielu wypadkach na godzinę
ogóle byśmy nie wiedzieli o istnieniu tego poziomu. Troszeczkę lepiej. Jakoś ten nasz stop przetrwał. Natomiast jak wrócimy tutaj powyżej tej linii w tej chwili, to tą połowę zostało zabierzemy. Powinniśmy z automatu tutaj na jakąś podaż trafić. Tak jak mówię, połówka, jeśli tutaj rzeczywiście jeszcze podejdą trochę niżej, to 17,02, 17,04, biorąc pod uwagę, jak ten rynek wygląda, no coś trzeba zabrać. Już jedno euro troszeczkę z lekkim niedosytem, ale to też wina moja w kwestii przesunięcia stopa, może trochę za szybko. Sam plan w sobie był w miarę dobry. Co prawda finałowego celu nie osiągnęli, stop lossów, ale było blisko. Dwa pipsy, hello. Dobra, połowa wzięta, a reszta zobaczymy, co się urodzi. Na opakowanie po frytkach na wynajmie. Super Laudo. Laudo Limited. Nie, bo dwa razy jakby nas wzięli na plus jeden, to tak. Trochę nie halo, zwłaszcza, że tu już można było przypilnować przy tym zejściu poniżej. Zobaczymy. Także jakby ten niedosyt, który był po tym porannym plus jeden, już trochę zelżał. Wygląda na to, że to zebranie plus jeden. Prawie w punkt. To, o czym wspominałem, że z godzinowego obydwa te górne cienie w chwili obecnej mają szansę działać jako popyt. Plus dolny cień z tej świecy sprzed godziny. Troszeczkę powinni się ożywić przy zejściu poniżej 1,17. Pytanie, czy zejdą z nami, czy bez nas. I czy zejdą w ogóle. Mamy za 15 minut otwarcie rynku kasowego w Stanach Zjednoczonych. Tego DAX-a zmienimy sobie na nazwę.
chwila przerwy, tak samo jak na niektórych meczach Mistrzostw Świata, także z powodu ciepła, nawet w trakcie jednej czy drugiej połowy przerywali odrobinę w celem uzupełnienia płynów. My taką samą przerwę robimy teraz. A nie. To, o czym ja wspominałem, że jakiś czas temu zhakowali mi to konto na Skype'ie, także nie. A adres mailowy? A to proszę przypomnij mi, jak skończymy nagrywać. A zresztą ja chyba też mogę prywatnie. Ja zobaczę, czy uda mi się prywatnie przesłać i podeślę. Zresztą zostawię adres mailowy na wszelki wypadek wszystkim po zakończeniu nagrywania. No i teraz nam się funt słabszy zrobił. Ale pomoc dostaliśmy. Tyle, że eurofunt próbuje wyjść powyżej poziomu związanego z otwarciem tygodnia, to nie będzie nas na eurodolarze wspierało. Dobra, uzupełniamy płyny i wracamy za chwilę na rynek. Oczywiście po fakcie to wszystkie super scenariusze wychodzą, ale wygląda na to, że być może rzeczywiście lepiej było w ramach tej linii.
którą mamy tu wyrysowaną, to odrzucenie to było minimalne. Jak to wyglądało na minutowym? Raz jeszcze. Czekajcie. No właśnie. Dobre wytłumaczenie. Nie było tej linii, nie była widoczna na minutowym. Panie Piotrze. Czemu, dlaczego my spadamy? Dlaczego my spadamy? Spadamy ze względu na linię, czy spadamy ze względu na cel innego? O, już wszystko jasne. I już wszystko jasne. Ale zobacz, jak te newsy w takich interesujących miejscach się. Jest tak dziwnie, czasami są podawane akurat bardzo, kiedy testujemy dość istotne miejsca. No to taka spiskowa teoria. Jakby ktoś miał wątpliwości, że na tym rynku to nic innego jak jedna wielka manipulacja. Przypominam o minutówkach dzisiaj wieczorem. No, w połączeniu z payrollsami w dniu jutrzejszym ciekawa kombinacja. Oczywiście zależy się od tego, gdzie będziemy na dolarze. A to, o czym mówię, rzecz biorąc, kwestia, no te okrągłe poziomy, to one tak właśnie działają. Czyli od spodu na przykład, no bo jakby, bo to też ważne i to chyba muszę powiedzieć w tej chwili, bo jeśli rozmawiamy sobie na przykład o 1,17, tak, że i załóżmy, że to są longi tam z 1,16,50 i rozmawiamy sobie o 1,17, to tak naprawdę mówimy o okolicach 16,98, 16,99, tak, żeby też było w miarę jasne. Natomiast, no co mieliśmy minimum? 17,02. 17,02, 17,04 mówiliśmy na te poziomy, będziemy sobie patrzyli. Natomiast nasze pierwsze, praktycznie rzecz biorąc, użyliśmy, domykając jedną ostatnią, ruszyliśmy rynkiem. Znacznie lepiej wygląda DAX niż Nasdaq. My tu mamy, żeśmy skonsumowali. W dolnych cieniach testujemy. Sześć minut do otwarcia także. No teraz ten eurofunt jest zdecydowanie przeciwko nam. Ale też chyba funt dojeżdżał. 32,20, przypominam, może być reakcja. Już w tej chwili te poziomy nas nie interesują. Nie interesują nas z jednego prostego powodu, z perspektywy wykresu jednego. My już osiągnęliśmy poziomy zakładane przez nas. To, o czym żeśmy mówili, że w ramach tych nowych minimów, tutaj na dziennym się nie zmieniło. 1 do 1 plus intradayowa linia, którą przetestowaliśmy, to 32,20 nas nie interesuje, bo może mamy. Nawet nie chodzi o lipca, chodzi o kolejność zdarzeń na rynku na ten moment, tak?
Jeśli już, to ewentualnie kwestia dokończenia biznesu w okolicach 31-86 otwarcie tygodnia. Tutaj te stopy pod 20 mogą być pod presją w chwili obecnej. Bo wzięliśmy, chodzi o to, że nie zostaje nic innego, skoro to były tylko stop lossy, tak? No bo jest odrzucenie, no to przynajmniej stop lossy do spodu jakieś muszą być wzięte. I chyba to są te minima dzisiejsze. No pierwsza reakcja na tej pomarańczowej belce, Bogusławie, a propos tego, co rozmawialiśmy wczoraj, no pierwsza reakcja była. A teraz dalej do góry, czyli próba powrotu przede wszystkim powyżej poziomu związanych z otwarciem tygodnia, cała ta pomarańczowa belka znowu pozytywnie. Zobaczymy, czy zejdą poniżej 1,17 na ETK-u. Jeśli zejdą poniżej 1,17, będziemy targetować 85-80. Jeśli tutaj gdzieś będą próbowali jakieś zawracania, to po prostu oddamy im resztę i tyle. Wygląda na to, że złamali. Nie, punkt. Czyli podbitka. Wiecie co, no? Szkoda każdego. Sobie piątkę dołożymy tutaj. Plus 5. W związku z tym spadkiem, bo jeśli mają się ruszać tak, jak się ruszają, tak, to max, co powinien mieć, to powinien sięgnąć może 0,5. Czyli przetestować teraz ten spód, o którym mówiliśmy, 17,2, 17,04 i zjechać do 16, 90, tak będą jechać, to do jutra nie zjadą. Funt szuka stopów, właściwie funt znalazł te stopy, jeśli mówimy o minimach azjatyckich. No i teraz oczywiście możemy powiedzieć, po fakcie to tak fajnie się mówi.
Kurczę, no nie narysował Piotrek linii. Nie było wiadomo, że odrzucamy ten poziom tutaj. O, nie było wiadomo. I zamiast siedzieć na euro i walczyć z, czy tam trenować cierpliwość, już na hucie byśmy pach byli załatwieni. Widzę na eurodolarze. Była kwestia 17, rozmawialiśmy 17, 12, 04. To o czym wspomniałem, że jak złamią, to 16,85, 16,80 mamy szansę zobaczyć. Bardzo dobrze, jest tylko Marku jeden. A mianowicie kwestia tego, że otarli się praktycznie o naszego stop lossa, którego mieliśmy na plus jeden. I tak naprawdę zamknięcie na godzinowym nie sugerowało tego, co się w tej chwili dzieje. I to, o czym ja mówiłem, że trzeba będzie przyjąć te plus jeden kolejny raz latę. No, to tak jak w piłce, tak? Czym to jeszcze? Trzeba mieć też trochę szczęścia czasami. Aż nawet nie chcę tego czytać. Znaczy kwestia oczywiście tam indywidualnych założeń, indywidualnego monitorowania. Teoretycznie nie powinniśmy wyjść wyżej tej belki tutaj, jeśli tak, no to pi plus 5 będzie miejscu. To już też możemy usunąć. Teraz ten cień propopytowy 54. 94. Jeśli będą chcieli wrócić powyżej tej, to też pewnie oddamy. Gadu, gadu, a Stany jadą. Co my mamy? Tu mamy wyparcia. I tu mamy maksy w otwarciu. Stopy na funcie wzięte, przynajmniej póki co stopy. To jest, ja się zgadzam z Laudo, co napisał. To jest to, o czym żeśmy też rano mówili. Zaproszenie, tak, kupujących dolara, a jutro w końcu tygodnia po tym możliwe, że no, też będzie sporo będzie zależało mimo wszystko chyba, gdzie będziemy kończyli dzień w dniu dzisiejszym, jak to będzie po minutówkach fedowskich. Plus 9 dla tej reszty przestawiony stop loss.
Tu ciężko tak naprawdę. Ja myślę, że to, o czymśmy sobie w przypadku eurodolara rano mówili, w dalszym ciągu chyba aktualne, nawet w przypadku publikacji minutowych. Ja myślę, że tutaj ewentualnie te dwie strony w dalszym ciągu będą miały szansę na działania, czyli kwestia ewentualnie przy jakimś sentymencie związanym z tym Brexitem i z kłopotami euro, gdyby tu jeszcze coś się pojawiło, wycofów. Atak na otwarcie tygodnia 16,73 albo na te minima azjatyckie tutaj. Nie sądzę, ok, na funcie wzięliśmy, natomiast na etku nie sądzę, żebyśmy wzięli te minima. W związku z czym tutaj jakiś potencjalny longi. Natomiast próba ataku na te maksy tutaj, czyli wybicie żółtej belki tak naprawdę, chociaż teoretycznie minimum sprzed godziny powinno teraz działać propodażowo, 17,05. Ale gdyby próbowali tu w ramach minutowej, chociaż to będzie późno trochę, to ewentualnie i myślę, że jutro będzie kwestia dość istotna po tej rolsach. To, co mnie dziwi tak naprawdę, bo mieliśmy tutaj plan na te stop lossy poniedziałkowe, być może jeśli wróciliby tutaj, bo do wczoraj rozmawialiśmy o parametrach z poniedziałku, tak? Kombinacja piątek, końcówka, poniedziałek. Parametry z poniedziałku, z piątku zostały wybite. Natomiast jeśli wróciliby tutaj poniżej tych poziomów, to być może, że w ramach payrollsów do 1,16 by jeszcze zahaczyli, tak? Przy mocnych payrollsach, czyli takie zdrowe poszukiwanie stop lossów zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Natomiast no, na razie to wygląda tak, jak wygląda i myślę, że dzisiaj te dołki tutaj, myślę, że póki co wyglądają w miarę bezpiecznie. Oczywiście one mogą być pod presją w momencie, gdybyśmy kończyli dzień w okolicach otwarcia tygodnia, czyli na dziennym mielibyśmy długi górny cień na dziennej świeczce, to tu by było różnie tak naprawdę. Funt z perspektywy średniego terminu no, zachowuje się dokładnie o czym żeśmy mówili. Próbowaliśmy funta podchodzić z drugiej strony na bazie takiego intradayowego momentum. Jakby podniósł oczekiwania związane z różnością stóp procentowych. Natomiast ja myślę, że tutaj pamiętacie jeszcze w zeszłym tygodniu, żeśmy się śmiali, że Goldman, gdzie funt był chyba na wyższych poziomach. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dokładnie. Byliśmy w okolicach powyżej chyba 32,50. Tu gdzieś byliśmy, jak Goldman się wypowiadał w tej oficjalnej notce do wszystkich klientów, że fund 1,41. Natomiast wiecie co, to jest sytuacja z tego typu. Tak naprawdę sporo będzie zależało od tego, jakie będzie ogólne nastawienie do dolara w tej kwestii według mnie. Czyli próba ogarnięcia tych wszystkich sporów Trumpa na każdym możliwym plus deficyt, no to się w którymś momencie, jeśli gdzieś będziemy mieli zgrzyt w publikacji danych, że zacznie nam się seria słabszych danych, no to ten dolar rzeczywiście może ucierpieć, tak? Do czego zmierzam? A mianowicie zmierzam do tego, że w przypadku takiego funta, gdzie Bank of England jest dopiero w sierpniu, to może być taka próba zrzucania jeszcze funta, zrzucania, bo przypomnijcie sobie jedną rzecz na funcie, a mianowicie te wzrosty tutaj. Te wzrosty tutaj powyżej 1,40 to wszystko było z mojej odpowiedzi na oczekiwania co do Bank of England, tak? No to teraz oczekiwania są podobne, tyle tylko, że jesteśmy z drugiej strony bieguna, tak? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie wyczyściliśmy 1,30. To, o czym ja mówiłem. My żeśmy idealnie żeśmy podjechali pod sam potencjalnej strefy popytowej. Brakło tych stopów na 1,30, tak? To okej, okay. Oczekiwania oczekiwaniami, jest druga strona rynku, bo są kupujący funta, bo oczekiwania
W związku z czym ci, którzy, jeśli ja mogłem tym rynkiem zmanipulować, to bym wyczyścił te stopy tych, którzy już teraz próbują pozycjonować się pod funta i dopiero zawijał na początku na przykład, czy na początku sierpnia. Ale to taka moja spiskowa teoria dzieje. Tak? Ale to na bazie tego, co widzimy na dziennym, bo na dziennym z perspektywy średniego terminu na funcie jeszcze się nic nie zmieniło. Tutaj żadnemu niedźwiedziowi z perspektywy wykresu dziennego krzywda się tutaj jeszcze nie stała. Tak? Ale to jakby kwestia tego, jak ja widzę funta. Natomiast w przypadku euro jest dokładnie rzeczy się dzieją, o których mówiliśmy po konferencji Dragiego i po publikacji danych dotyczących inflacji, że ja nie byłem przekonany, ja o tym działałem. Po pierwsze, Dragiemu pozwolili powiedzieć, co tam chce, bo w październiku kończy, a później jak były dane dotyczące inflacji, ja wspomniałem, a że ja, w związku z tym, że mogę powiedzieć, że to wspomniałem, bo to jest nagrane i jeśli byśmy się cofnęli, sprawdzili w archiwum na kanale Light Forex Polska, to albo dobrze rozpocząć dzień, albo edukacyjny Light Room i ja to powiedziałem i to jest nagrane, że dane o inflacji nie dają tak dużej ilości czasu Europejskiemu Bankowi Centralnemu, jeśli chodzi o podwyżkę stóp, tak? No i tutaj w pewnym momencie no może być ta kwestia takiego przecięcia, tak, że w przypadku zgrzytu, jeśli chodzi o dane w Stanach, w przypadku gdyby wydarzyło się coś, że Fed musiałby powiedzieć stop, tak, na razie, jeśli chodzi o cykl a dane dotyczące inflacji, właśnie niektórzy członkowie Europejskiego Banku Centralnego, to o czym wspominaliśmy, co się pojawiło w serwisach w dniu wczorajszym, no i to mógłby być to takie skrzyżowanie, że 1,20 byśmy widzieli raz jeszcze i kwestia rozstrzygnięcia w okolicach 1,20 ponownie, ale to musiałby być zgrzyt też po stronie amerykańskiej. Jakaś seria kilku publikacji dość istotnych, gdzie jedna po drugiej byłaby kwestia rozczarowania, tak mi się wydaje. No, 10 pipsów jeszcze panowie na euro. 20-10 w dół, żeby to jakoś wyglądało, że dzisiaj coś zrobiliśmy podczas tego naszego spotkania. Niestety nie mam pod ręką artykułu, ale czytałem bardzo fajny artykuł jakiegoś amerykańskiego autora. Jak próbował tłumaczyć, jak wielkim, czekajcie, schematem Ponziego jest amerykańska giełda, gdzie wszystkie możliwe środki, które spółki posiadają dla spółek akcji własnych plus zaciąganie długu celem wypłacenia dywidend, aby sprostać wymaganiom inwestorów. W ciekawych konkluzji facet dochodził tam z ciekawymi wyliczeniami. Niestety nie mam tego pod ręką, spróbuję to znaleźć. coś w każdym artykule odrobinka ziarenko prawdy zawsze jest. Tak jak mówię, zwłaszcza, że do ciekawych wniosków tam na podstawie pewnych wyliczeń, oczywiście ja nie siedzę w giełdzie amerykańskiej, jest mi znacznie ciężej stwierdzić, czy liczby, o których on pisał, są prawdziwe, czy nie. Ale ciekawy artykuł. Arku, powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Według mnie powinno być jeszcze wyżej. Ja się spodziewałem, że będziemy przynajmniej podwoimy tą konsolidację, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku dniach. Natomiast weekend i chyba wczoraj, tak, Trump na temat OPEC-u może tutaj hamować zapędy, tak? Że nawet jeśli tutaj w pewnym momencie można było próbować dopatrywać się, może jakaś głowa z ramionami, luka w dół po twicie Trumpa i tak dalej. Ja mówiłem, że według mnie to będzie raptem lewe ramię i że podjedziemy wyżej w kierunku 75. Natomiast no,
trochę się Trump uaktywnił, pewnie koledzy w niektórych banków inwestycyjnych próbują trzymać mu tą ropę na niższych poziomach, bo za chwilę będzie trzeba się starać o głosy wyborców ponownie. A tutaj w przypadku ropy może być problem. Normalnie rzecz biorąc, spodziewałbym się wyższych cen, natomiast no tak jak mówię, no tutaj trzeba uważać trochę na Trumpa, bo może być, że EA będzie bardzo pozytywne z perspektywy tradującej na wzrost wartości. Powiedzmy, pobije wtorkowe API albo będzie coś w pobliżu. Jakaś próba spajku w górę, ale tam koledzy na pewno będą siedzieli i z góry będą wrzucali. Nie wiem, no ciężko mi tutaj coś więcej na temat ropy. Natomiast ja osobiście też myślę, że jesteśmy na zbyt wysokich poziomach, ale to jest moja opinia prywatna. Natomiast wykres mi mówi, że tam na wyższe poziomy na ropie jest. Trzymają nas te górne cienie tutaj na etku. I tak właśnie mi się wydaje, bo to się zaczyna robić dla Trumpa problem, tak? No i tak jak mówię, tutaj kwestia walki ponownej o głosy, tak? Czas ucieka bardzo szybko. A cena ropy jest dla niego problemem w chwili obecnej. Bo wybory, tak, tylko że to będzie teraz połówka w listopadzie. I oni tam już, to już oni będą się przygotowywali pod nowe wybory. Wiecie co, nie podoba mi się ten deck na tych cieniach. Zabieram tą resztę, która jest. A to jakieś tam 16-18 pipsów. Połówka była chyba 10, 28, 14 pipsów przy 8 ryzyku. Trochę powyżej 1,5 R. Fajerwerków nie ma, no ale no nie ma fajerwerków, ale jak przez godzinę ruszamy się 11 pipsów, wygasają nam zaraz opcje. Jak mam oddać im na 17,05, to wolę im oddać na 7 pipsów. Przynajmniej już nie tylko na opakowanie z McDonalda, ale i na całe frytki pewnie duże wystarczyło. Jakby już słuchali. Dla tych, którzy ewentualnie nie wiedzą, bo tutaj Arek dobrze napisał, że godzina, nawet godzina z hakiem. W związku z tym dniem wolnym, to dzisiaj oczywiście publikacja danych dotyczących zapasów ropy jest przesunięta, ale też godzina jest inna, nie ta co zwykle 16:30, 17:00. Tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Dobra, to niech im te opcje wygasną. Zobaczymy, co będzie po 16 i będziemy się powoli dzisiaj żegnali. Przypominam, że jutro o 8 dobrze rozpocząć dzień, a później 13:30 spotykamy się nietypowo w piątek. Spróbujemy się przygotować, spróbujemy zbudować sobie jakiś plan, jeśli chodzi o payrollsy. Ja tylko przypominam jedną rzecz, że prawdopodobnie to jest, ja gdzieś wrzuciłem w okno czatu. Jutro mają chyba się uruchomić jeśli chodzi o wojenkę handlową na linii Stanów Zjednoczonych-Chiny.
Chiny i kwestia ewentualnie odpowiedzi ze strony Chin. My też w przypadku Edka, no i wygląda na to, że chyba nie najgorzej zostało to oddane. W przypadku Edka, no też nie mamy pomocy ze strony tym razem Eurofunta, tak? Także to nie wygląda najciekawiej. Tak? No oczywiście, tak jak mówię, fajnie się mówi po czasie. Trzeba było brać funta krótkie na odrzuceniu. No trzeba było, no. I zobaczymy Edek tutaj, czy się upora z cieniami. Czekamy do wygaśnięcia opcji, czekamy do pełnej, zobaczymy.
Okej, okay, to my sobie tą oficjalną część, która jest nagrywana, oficjalnie sobie zakończymy w tej chwili. No, przynajmniej mamy nagrane parę bipsów na euro-dolarze. Coś zrobiliśmy. Czekajcie, sobie to w tej chwili wyłączę.